godziny do studiów. Zostanę. Wchodzimy zaraz na salę. Tego magicznego wieczoru. Będziemy się rozsądzić. Zabieramy ikonę. Jutro, ale dzisiaj prosimy was o suba, bo jutro nie będziemy w stanie. A mi już myję ręce i to jest tak, wszystko tak, już tak, za kilka godzin. Kuźwa, nigdy ta piosenka nie miała takiego vibe'u. Za 24 godziny, bez kilku minut. Będziemy już w tych garniturach, zesrani trochę. Tego poloneza, co my żeśmy ile, za 3 miesiące to próbowali? Męczyliśmy na każdym WF-ie, po WF-ach. Teraz ten tydzień, codziennie. Raz, dwa, trzy. Ale jest takie coś, że kurde, jak się skończyła ta próba ostatnia w szkole i to się tak myśli, że już takiej próby nie będzie w życiu, nie? No, tak. I to jest takie dziwne niby, na tych ludzi też jak się patrzy, co tak, nie, na tą klasę. Tak naprawdę może z połowy osób, które będą z nami na studniówce, niektórych może nawet nigdy nie zobaczymy, bo tak się potoczy po prostu los. I to takie wzbudza przemyślenia, nie? Kurde, ej, 2 godziny do studniówki. To jest posrane w ogóle, nie? Ogólnie to będzie takie na zasadzie takiego vloga, na zasadzie takie wspominkowe i bardziej też, kurde, dla znajomych moich i dla mnie, żebym sobie za parę lat obejrzał ten film i powiedział, że kurde, było zajebiste, nie? I jeszcze muszę to założyć. Ej, pomożesz mi z tą muchą? I tu co jest śmieszne, to że na poloneza w ogóle wszyscy tak elegancko, na czarno, właśnie z butami, dlatego my z ziomkami wzięliśmy sobie wszyscy brązowe. No i widzowie, wyglądam jak milion dolarów. Ej, nikt normalny nie pojedzie na studniówkę samochodem, co nie? Dlatego... Easy. Patrzcie, jest ją! Kurde, ale jaka elegancja! Wyglądamy jakbyśmy jechali podpisać, prawda? Kontrakt jakiś, nie? Myślę, że wiecie gdzie, w Monte Carlo. W ogóle mamy jakieś 10 minut, żeby być na sali, także znowu będziemy tak na styk, na tylnym fotelu nasze dziewczyny. Tak, to są nasze dziewczyny. Przywitajcie się ładnie. Piękne są, nie? Piękne są! Amadeusz. Siema. Gdyby to była impreza, ten VIP-a, na pewno byłoby miejsce dla prezesa. Proste, że tak. Dobra, kitara jest. Tak jest. Moi drodzy. Moi drodzy, wchodzimy zaraz na salę, na studniówkę. Będziemy mieli... W ogóle przyjechaliśmy 2 godziny wcześniej po to, że będzie próba generalna. Później będzie próba generalna. Po próbie generalnej będzie próba generalna. A później będzie studniówka. Ciekawostki od Łukasza. Moi drodzy. Pila. Wiecie, co to jest? Ja też nie wiem, ponieważ moi drodzy, studniówka jest to impreza, pamiętajcie, bezalkoholowa, my alkoholu nie pijemy. Nigdy w życiu. Tak, nigdy. Nigdy w życiu, ja na przykład nigdy nie piłem alkoholu i takimi zasadami warto w życiu się kierować. To pewnie będę miał czapkę klauna jakąś, jak będę to mówił. Sala, na której mieliśmy studniówkę, była naprawdę bardzo ładna. Podobała mi się do tego stopnia, że tak sobie pomyślałem, kurde, ale by było jakbyśmy tak samo jak teraz z ziomeczkiem przyjechaliśmy, to nie na studniówkę, tylko na oficjalny bankiet ATM. Przyjeżdżamy jako takie CEO, drogie fury na dworzu, wbijamy do tego pięknego lokalu. Kurde, ale no, może kiedyś. Siemano. Dobry. Witam. Dadziu, witaj widzów. Dzisiaj. Witam wszystkich widzów na studniówce 2023. Dzisiaj wlecam w Ikono 808 mechaniku. Paczka z Centurionem na shortsa, bo to jest 100 dni i to musi być paczka z... Taka stówkowa paczka. Dzień dobry, ze mną jest, moi drodzy, pan Hubert. Witam. Oraz pan Szymon. Mogą mnie państwo kojarzyć z filmiku o bieganiu o 5 rano. Wtedy bardzo knąłem, aczkolwiek, a dzisiaj jestem gentlemanem. Dlatego to Kasperek, co masz do powiedzenia? Jak ogólnie wrażenia są teraz przed próbą generalną, którą będą oglądać wszyscy? Dobry wieczór państwu. Sztywno bardzo, nawet nie wiadomo jak człowiek ma się zachować. Wszędzie tutaj są kamery, ludzie są... Wszędzie jest po prostu... Tu jest wciul, nie? Dosłownie jak na jakimś bankiecie. To jest nienormalne. Nienormalne. Wiesz, co teraz?
Ej, żeśmy tańczyli poloneza, dwa. I co? I tego oficjalnego jeszcze nie. Nie no, ogólnie jest wpyte, nie? Jest. Dokładnie. Jednocześnie bardzo podniośle, ale z drugiej strony stoimy u progu niepowtarzalnej nocy. Tego magicznego wieczoru wraz z pierwszym krokiem poloneza wejść w dorosłość. To dzięki nim ta noc jest tak. Kącik edukacyjny, polonez tańczony przez nas i w ogóle chyba przez wszystkie szkoły to polonez Pan Tadeusz, tak się po prostu nazywa i nie wnikajmy dlaczego. Trwa on około 7 minut, a dokładnie 7 minut i 45 sekund, więc wychodzi na to, że my tańcząc go 3 razy, tańczyliśmy w sumie prawie 23 minuty, także możecie sobie wyobrazić jak to jest długo. Dobra, koniec wreszcie tych polonezów. To wszystko. Jeśli chodzi o wystąpienia, naprawdę. Ale chcieliśmy wam po prostu podziękować. Siema. Który pana ekipa? Ładnie mówiąc. I teraz? Ekipę totalnych pojebów, kurwa. Teraz zaczynamy ten, część ingresową. Tam idziemy. W 2012 roku tańczyliśmy w tańcu z gwiazdami. Krzysztof Iwisz nas zapowiadał. Tak właśnie poziom spóźnił, kurde. Tak. Generalnie, jakbyście chcieli kiedyś, nie wiem, czy nie mieli ludzi na waszej studiówce, gdzieś tam na przykład na Pojezierzu Mazurskim. To dzwońcie do nas, w opisie kanału jest mail kontaktowy. Przyjedziemy, zatańczymy, ekipa ATM na waszej studiówce. Powiem wam. No, to przemyślę, Tak naprawdę to nie jest. To oficjalne ogłoszenie, że tutaj to ładne logo. To logo, które się pojawiło, teraz będzie świeciło. Wiesz, na Miro Wadze właśnie zrobiłeś? Tak, wiem. ATM wchodzi na giełdę. Za 20 lat. Idziemy jeszcze rosu! Idziemy jeszcze rosu! Bo i ta sama impreza jest okej? Okay? Tak naprawdę jest nieco dziwne. Siemano! No? Matury, życzała mi matka! Nie, 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 co mają zrobić na dole pod filmem? Zostawić łapkę i subskrybować. Żeby przycisk nie był czerwony, tylko szary. Dokładnie. Tak. Przyszła pora. Idziemy otworzyć sobie teraz ikonę przed tym piękną ścianką. Na tak którą... jest. Paczka 100 centurionów z racji 100 dni do matury. Lopez i kapibara. Elegancko, lecimy do PS. Moi drodzy, to jest studniówka. Z tej okazji nie otwieramy zwykłej paczki, otwieramy ikonę. Ale nie jedną, tylko dwie. Moi drodzy, zobaczcie sami. Proszę bardzo. Piękno, co to jest? Moi drodzy, paczka ikona, specjalnie 88 plus i... Kurde, idę. A co będzie tutaj? Uwaga, uwaga! Mój drodzy, Eusebio na studniówce o równisiejkiej, kuźwa, północy 00. A czy wiecie co to oznacza? To oznacza, że cały ATM FIFA zdaje maturę, brawo! What the dog doing? Hi Diego. W każdym razie pies Diego nawet nie szczeknie, bo on jest bardzo grzecznym psem. Patrzcie, ogólnie. Diego podaj łapę. Patrzcie, widzicie? Zajebisty jest ten piesek. Wpadliśmy na świetny pomysł. Napiszemy do naszego kolegi Mata mniej niż 33, ponieważ jest to nasz znajomy kumpel, widzicie, bardzo nawiązujemy z nim dużą konwersację. Mata kiedyś odpisze, jeżeli Mata odpisze, to będziemy mieli gotowy odcinek dla was i wam o tym opowiemy. Michał, powiem ci, że ta płytka 100 dni do matury, choć wyszła dawno, dorośliśmy, ma w sobie to coś. Mateusz niestety jest oderwany od rzeczywistości. Studniówka przygniotła go, teraz w tle widzicie, prawda, co on pisze. Jest to piękny wiersz, który założyciel kanału ATM FIFA konstruuje do młodego matczaka. Ej, wyślę mu selfie jeszcze. Piękne selfie.
To jest tak jakby osiemnastkę robił ktoś, kto lubi absolutnie każdą osobę z rocznika. No, to jest tak to wygląda. I nauczycieli. Ja nauczycieli bardzo lubił, kocham. Który już nie znamy, z tych nieposkładany. To już jest koniec. Wojna nie wyszła z wątek. Musi być i koniec, także dziękuję pięknie za wspólną zabawę. No przede wszystkim wielkie brawa dla was, moi panie, brawa dla was. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Nasza pani dyrektor powiedziała takie słowa: nie martw się tym, co minęło, ale ciesz się, że to się stało. Kończy się taka era, kończy się liceum. Kończy się oto. Tak, studniówka, no niestety. Studniówka. Raz w życiu to jest i to się kurwa właśnie teraz kończy, tak. Się wszyscy biorą, zbierają. To trochę takie smutne może się zdawać, ale z drugiej strony trzeba się cieszyć, że to w ogóle się stało. Mogliśmy poznać właśnie takich super ludzi, żyć w takiej atmosferze fajnej, no bo to jednak no nie zdarza się każdemu, tak? Musimy się cieszyć z tego, co mamy. Ogólnie to już miał być koniec odcinka tam wcześniej, nie? Tam co Łukasz tak ładnie zakończył. Ale ja wracam sobie teraz do domu już. Jest godzina, no, za 5-6. I po prostu, kurde, nie wiem. Jest taka pustka totalna. Słucham sobie najlepszej płyty. Wiem, że nie można tak w samochodzie jadąc się tak wychylać i w ogóle jadę spokojnie, ostrożnie. Najlepszy, to nie jest sponsorowane, nie? Ale ta płyta tak siedzi teraz, naprawdę mówię to wprost. I te takie te wolne piosenki, spokojne, do wracania o 6 rano z imprezy. Imprezy, o przepraszamy, kuźwa doły w Polsce na drogach. Do wracania z imprezy, jedynej takiej w życiu, co nie? Kurde, naprawdę dziwnie tak jest, jakoś tak pusto mi, nie wiem. Chciałem to po prostu powiedzieć, że jest mi tak pusto, będzie czegoś brakowało. Tak jak mówię, ten film będzie obejrzany głównie przez moich ziomków i kocham was. Jesteście świetni, jesteście cudowni, naprawdę. Teraz może coś dla widzów, nie? Pamiętajcie, że jeżeli macie przyjaciół, macie naprawdę dobrych znajomych, to dbajcie o nich, bo to są... Takich ludzi się po prostu nie spotyka. To są ludzie, którzy wam się trafiają raz na miliony. Ja miałem to szczęście, że mam przyjaciół cudownych po prostu. I naprawdę, życie jest człowiek w stanie oddać za takich ludzi. I za takimi ludźmi właśnie będę tęsknił. I dlatego powstał ten film właśnie. Żeby to takie wspomnienie nigdy nie zginęło, żeby to wszystko tak nie przeminęło, żeby było co wspominać, żeby było z czego tak uśmiechnąć się, obejrzeć kiedyś, ja pierdzielę. 6 rano, trzymajcie się kochani, to tyle w tym odcinku, musiałem się na końcu wygadać, zawsze jest aspekt merytoryczny w takich vlogach i tutaj też był, pozdro.